Siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Reading Pros. Jest ze mną jak zwykle Kaczmarol. Siemanko, witam serdecznie ponownie. I mamy dla was kolejne świetne rozdanie z One Dropa. Tak, tym razem akcja będzie pomiędzy Danielem Negreanu, który z Valet 9 suited za Under the Gun plus One otwiera. Standardowy open, ta ręka bardzo dobrze gra po flopie. Tak, świetna Daniel Negreanu, dobry gracz, więc nie będzie popełniać wielu błędów. Trzeba powiedzieć, że jest tu bardzo wymagający. Nie ma tak, same bardzo dobrze znane twarze. Coleman, Galfond, Tesfandiari, tu chyba też Ryan Kemeyer siedzi, Newey. Tak jest. No i sam Trickett na small blindzie siedzi i dostał asy. Wymarzona ręka. Bez pozycji, wiadomo, raczej 3-bet. Sizing moim zdaniem mógł być trochę wyższy, to jest 2,3x, to jest trochę mały sizing. Bez pozycji, moim zdaniem pod 900 można podciągać spokojnie. No, mógł tutaj spokojnie o 900, niecałe 900 nawet pewnie. Spójrzmy, teraz Negreanu ma do sprawdzenia 440 tak do puli 1 480 000, czyli ma bardzo korzystne, musi mieć około 20 paru procent equity, żeby mu się opłacało sprawdzenie. Dokładnie. A ręka Valet 900 na pewno versus cały range tricketa, oczywiście nie versus sasy, ale versus cały range tricketa, bo zawsze tak patrzymy na rozdania, ma te 20 kilka procent. Dokładnie, ręka jest bardzo dobrze grywalna, bardzo fajnie trafia i nie jest aż tak bardzo zdominowana, tak? To też jest Tak, wiadomo, że versus wszystkie AK, AQ ma bardzo dobrą grywalność. Dokładnie. Flop jest bardzo ciekawy, Negreanu trafia top parę, Trickett gra tylko check ze swoimi asami. Ciekawy check. Mhm. Pomyślmy, dlaczego mógł zagrać tutaj check. Moim zdaniem wynika to z faktu, że Negreanu jest bardzo tutaj Broadway heavy, czyli ma bardzo dużo kombinacji król-dama, dama-walet, król-walet, AX, chociaż Trickett wiadomo ma dwa asy, więc blokuje kombinację z asami. Do tego pewnie Trickett może liczyć, że często Negreanu po jego checku będzie mimo wszystko bytować. Tak, jeżeli tutaj ma jakąś parę, to prawdopodobnie Negreanu może ósemki, siódemki, to wszystko będzie bytowało i wtedy Trickett może zagrać check raise, co byłoby ciekawe, albo check call po prostu. Myślę, że check call byłby tutaj naprawdę ciekawy, bo może podejrzewać, że Negreanu będzie chciał odpalać ponownie, może ma jakiegoś gutshota lub tego typu rękę i zdecydowałby się na kolejny bet, także Trickett nie ma zbyt dużego stacka, więc to byłoby ciekawe rozegranie. Jest też sporo kart, na których Negreanu wtedy jako blef będzie kontynuować faktycznie. Dokładnie. Jeżeli wpada król, to jest to świetna karta dla Negreanu, żeby blefować. Dokładnie. Też i nie tylko, generalnie patrząc na cały jego zakres, tak, to może dużo, dużo ponownie barelować na tym królu. Ciekawy jest też check Daniela Negreanu. Podejrzewam, że pewnie obstawił tutaj Tricketa na jakiś showdown value i stwierdził, że dużo lepsze będzie kontrolowanie wielkości tej puli niż szukanie jakiegoś tutaj value beta. Tak, umówmy się, Daniel Negreanu na tym flopie mało ma top range, tutaj Daniela będą sety, które może mieć i w sumie trapy, czyli overpary, bo nie wiem, no 7-8 jeszcze tak robi Strita, tak, oczywiście. Tak. Także 7-8 jeszcze też bym mógł tu mieć gdzieś. Zwłaszcza Daniel, patrząc na sizing z preflopa jak najbardziej. Tak. Suited łapka na pewno by też kolował 7-8 suited tutaj, jeżeli otwiera. Więc myślę, że bardzo wąsko by repował raptownie Daniel tutaj betując. Tak, poza tym chyba niewiele... Jest raczej na średnim range'u. Tak, plus raczej niewiele słabszych rąk go sprawdza. Może jakieś as 5, as 6 by się znalazło, a tak poza tym pewnie dużo tego nie będzie. Dziesiątka jest ciekawa i Trickett gra duży bet, bo... tak, do puli 1 900 000, do puli 1 900 000 to jest za ponad pół pota zagranie, więc dosyć solidna strzałka na turnie. Negreanu oczywiście gra call. Chyba możemy się zgodzić z tym, że mógł ten sizing być trochę niższy, zwłaszcza jeśli trzymamy się naszych założeń, czyli że Daniel może mieć tutaj Broadwaye, czyli na przykład z King Queen mógł właśnie złapać gutshota i niekoniecznie musi być super happy sprawdzać tego typu duży bet. Ja się zastanawiam teraz, czy to jest dobre sprawdzenie Daniela na tym turnie. Czy on tu nie popełnia błędu sprawdzając, ponieważ Trickett nie wygląda mi tutaj na osobę, która tak by zagrała z as króla, z dama, nie wiem, no nie jestem przekonany, czy by tak rozgrywał te układy Trickett. No tak, możliwe, że tego w ten sposób by nie rozgrywał, ale pewnie też podejrzewał, że na cały zakres Tricketta ma całkiem niezłe equity.
Więc jeśli decydował się na slow playowanie tej ręki, niedoreprezentowywanie i zagranie tylko check back na flopie, to pewnie uznał, że idąc tym tokiem rozumowania powinien sprawdzać tego terna. A jak w tym momencie oceniasz na przykład range triketa? Wiesz co, no właśnie ciężko jest to dokładnie ustalić. On na pewno mógł tutaj trafić dziesiątkę, tak? Jakieś potencjalne dziesiątki są w jego zakresie. Czy tu może mieć jakąś dziewiątkę? Blef, raczej nie słabsze od negrana. Bardziej mnie ciekawią blefy. Czy widzisz tutaj dużo blefów u triketa? Rzadko kiedy widzimy zagranie check na flopie jako 3-better i później blef na turnie. Nie, to rzadko, raczej rzadko się tą ręką tego typu linią blefuje. Też ciężko znaleźć tutaj ręce, które mogłyby w ten sposób rozegrać król dama, które nie decydowało się nagle na c-bet na flopie i teraz łapiąc gutshota betuje, no mocno naciągana wersja. Prędzej by czekolował pewnie. Tak jest. Więc nie wiem, czy nagrano tutaj nie popełnia błędu, kolując tą second pair, bo mało znowu kombinacji blefów tutaj widzę u przeciwnika. Tak. Z drugiej strony, jeżeli by zakładał, żeby grać check back i fold, to może lepszym scenariuszem byłby jednak ten bet na tym flopie. Bet na flopie, wtedy trzeba by się zastanowić, tak, czy nie lepiej. Tak, więc patrząc na tą rękę trochę szerzej, to... Bo wtedy łatwiejsze pod kontrolę wykonujemy, bo... Tak jest. My ustalamy cenę i my decydujemy, że zobaczymy sobie rivera na pewno. Dokładnie, on gra za 800 i gra w takim kładzie check back turn i dochodzi do rivera. Pytanie, czy wtedy nie miałby dużo problemów na river, pewnie musiałby dosyć często tam foldować. A teraz w tym scenariuszem idąc też będzie mieć tak, problem. Tak, dokładnie. Więc tutaj pozostaje nam się zdać, że Daniel wiedział, co robi. Ciekawi nas, co wy sądzicie o tym. Tak, to jest dosyć ciekawe. Napiszcie w komentarzach, co gracie na terenie. Którą linię Daniela woleli. No dziewiątka jest... No, to jest ta karta, Jean, która... Jean card. Triket ma w stacku 3 miliony, coś takiego? Tak, 3 miliony 800. 3800, czyli miał pod size beta ustawionego na river. Tak. No i Daniel ma, myślę, dosyć łatwe sprawdzenie. Może właśnie dlatego Tricket wybrał taki sizing na ternie, tak? To by jakoś usprawiedliwiało tą decyzję. Nie ma tu chyba ani jednej ręki, która go bije. Szóstek, piątek nie trzybetuje bez pozycji versus UTG plus 1. Dziesiątki chyba sibetują, na pewno sibetują flopa. Tak. Potencjalnie może lepsza dziewiątka, która chciała dać, podłapać... Ile masz tu lepszych dziewiątek u Tricketa? AS9, no dokładnie. Za to już jest mocno naciągane, jest tak, już, tak. 10-9 suited mógłby trzebetować, no ale nie tym sizingiem, ten sizing preflop jest... Tak. No tak czy siak, tutaj Daniel jest bardzo zadowolony z tego, jaki spadł. River musi być zadowolony. Bardzo ciekawe, że tak długo myśli, że ale to chyba wynika z tego, że Daniel Negreanu zawsze. On podejrzewam, że chodzi o to, żeby jeżeli okaże się być gorszym, to żeby mieć, no właśnie tak myślałem, że dlatego tak się długo zastanawiałem. Tak, to raczej jest też troszkę pod publiczkę i no nadal nie nagrano, nie byłby sobą, gdyby trochę nie pogadał tutaj, tak? Daniel lubi robić show, to też trzeba przyznać, że Daniel lubi robić show. I w tym turnieju, pamiętam, jak oglądałem ten turniej, że Daniel w tym turnieju też bardzo dużo robił tych właśnie takich... Można powiedzieć, że był gwiazdą. Był gwiazdą, w porównaniu do Colemana, który koniec końców wygrał ten turniej, to Daniel Negreanu tam ukradł część tego tortu show. Aczkolwiek Coleman chyba nie chciał nic tam z tego show brać, mieć dla siebie. Tak jest. Dobra, to chyba na tyle. Ciekawa kolejne ręka. Ciekawe rozdanie. Tak jest, dosyć luźna. Jesteśmy ciekawi, jakie są wasze opinie. Jaką wy byście linię tutaj obrali, będąc na miejscu Daniela Negreanu? Bo jest to bardzo ciekawe. I co byście zrobili, gdyby spadła inna karta na river? Bo to też byłoby dosyć ciekawe, gdyby tutaj wbił inny river, który nie daje Danielowi tripsa. Oznaczajcie nas, pytajcie się nas, tak będziemy próbować odpowiadać na wasze pytania. Dokładnie tak. Czekamy na interakcję od was, czekamy na opinie. A jak macie jakieś ciekawe rozdania, to podsyłajcie. Tak jest. A tymczasem się żegnamy. Dzięki za uwagę. Tu był Bąbel. A tu Kaczmaru. Na razie, cześć. Trzymajcie się, hej.